boski, tyś królową Maryjo. Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, nie wytrwałym skracaj mękę, Twe królestwo weź po rękę, Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, nie wytrwałym skracaj mękę, Twe królestwo weź po rękę, Maryjo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Chrystus ten sam, wczoraj, dziś i na wieki, gromadzi nas pod swoim krzyżem, postawionym dla upamiętnienia akcji Mitropa. Prośmy miłosiernego Boga, by to nasze spotkanie, wspólna modlitwa, przypomnienie tamtych czasów umocniło w nas ducha patriotyzmu, ducha miłości do ojczyzny, byśmy zawsze wiedzieli, po której stanąć stronie, by godnie sprawować najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Powiem tylko, Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Liczb. Pan stąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim,
i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też wstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. Oto słowo Boże. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana nie zawody uczy prostaczka mądrości. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy, oczyści mnie z błędów, które są dla mnie skryte. Nakazy Pana. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panował nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Nakazy Pana są radością serca. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli. Złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawia wam oporu. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami,
jak w Twoje imię wyrzucał złe ducha. I zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł, nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa? Zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest bowiem dla ciebie ułomnym wejść do Królestwa Niebieskiego, niż z dwiema rękami pójść do piekła, w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, serdecznie witam wszystkich uczestników tej uroczystości. Dzisiejszą niedzielę czytany jest w naszej ojczyźnie list w 40. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jedno zdanie z tego listu. Powiedział, gdy poproszono go o odprawienie mszy polowej dla pracowników Huty Warszawa, widziałem ludzi klęczących na bruku i widziałem, jak są silni, bo wiedzieli, że są razem z Bogiem i Kościołem. I dlatego tę naszą uroczystość rozpoczynamy modlitwą. Bo chcemy najpierw wyznać, że jesteśmy z Bogiem i Kościołem. I dopiero w tej jedności szukać prawdy i szukać rozwiązań naszych życiowych spraw i dróg przyszłości. A jaka ona będzie? Jaka jest, to wiemy. Ostatnio Episkopat Polski wskazał nam, podobnie jak w całym świecie, także i w Polsce, mamy do czynienia z różnymi negatywnymi zjawiskami. Niepokój budzą tendencje do ateizacji życia publicznego i eliminacji etyki z życia politycznego. Przykładem jest łamanie prawa przez organy państwa, w tym niewłaściwe traktowanie aresztowanych, wprowadzanie prawa do zabijania człowieka przez poszerzenie możliwości przeprowadzania aborcji aż do 9 miesiąca życia dziecka, odchodzenie od wartości moralnych w wielu dziedzinach życia społecznego, szerzenie nienawiści, promowanie antagonizmów, zarządzanie konfliktami w przestrzeni społecznej, marginalizowanie znaczenia religii, odbierania prawa do wyznawania wiary oraz eliminowanie symboli religijnych ze sfery publicznej. Zapewne to tylko niektóre. Każdy zapewne
zauważa i dołożyłby inne. I co będzie dalej? Nie sposób nie zapytać. Gdzie szukać odpowiedzi? Gdzie ją znajdziemy? Wskazówki przede wszystkim daje nam Bóg w swoim słowie i swoich świętych. Wczoraj wspominaliśmy świętego Wacława, Króleczek. Modlitwa na to wspomnienie to słowa: Boże, Ty nauczyłeś świętego Wacława cenić Królestwo Niebieskie więcej niż ziemskie. Spraw, abyśmy nauczyli się wyrzekać samych siebie i całe serce oddać Tobie. Możliwe jest także i dla sprawujących władzę cenić Królestwo Niebieskie bardziej niż ziemskie. Ale w tej modlitwie jest: Boże, Ty nauczyłeś. Sam człowiek się tego nie nauczy. Z siebie tego nie wydobędzie. Z siebie wydobędzie tylko 7 pieczęci, którymi jest naznaczony od początku. Pieczęci, które wycisnął szatan. A w pacierzu mówimy o nich. To 7 grzechów głównych. Dlatego zawsze wszelkim przemianom, dążeniu do prawdy, do dobra, musi być najpierw dążenie do Boga, żeby On nas nauczył. A w historii znajdziemy, i nie tylko u nas, ale i u innych narodów, świętych królów, świętych cesarzy, mężczyzn i kobiety, którzy umieli pogodzić i wiarę, i władzę. Kim jest nasza ojczyzna? Czym jest w oczach Bożych? Pan Jezus przez świętą siostrę Faustynę powiedział: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie mi posłuszna, będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne moje przyjście. To nie jest jakiś fałszywy mesjanizm. Być dumnym z bycia Polakiem, mieszkania w Polsce. Pan Jezus objawił miłosierdzie po raz drugi na ziemi polskiej. Pierwsze objawienie Bożego miłosierdzia dokonało się tam, gdzie On umarł, na krzyżu. Tak jak było w dzisiejszej modlitwie: Boże, Ty najpełniej okazujesz swoją wszechmoc przez litość i przebaczenie. Wybrał naród, który umiłował, naród izraelski. Czy nam się to podoba, czy nie? Ale takie jest objawienie, tak świadczy Pismo Święte. I Jemu objawił w tym narodzie, na Jego ziemi, chociaż przez krzyż, poprzez podłość i zdradę wielu, to tam objawił swoje nieskończone miłosierdzie. I drugi etap tego objawienia dokonał się w Polsce. Polskę szczególnie umiłowałem, tak jak wiele razy mówił to Izraelitom. I to tu na polskiej ziemi, w Krakowie, prostej siostrze zakonnej, Faustynie Kowalskiej,
ponownie objawił swoje miłosierdzie, do niej przemówił. Czyż to nie duma, że Pan Jezus na naszej ziemi stanął, ukazywał się i mówił? Ja ona go widziała, zapisała i nam to dała. Widziałeś dzienniczek siostry Faustyny? Polskę szczególnie umiłowałem. I dlatego mnie prześladowali i was prześladować będą. Mówi Pan Jezus do swoich uczniów. I dlatego widzimy te ciągłe wojny przez już ponad 2000 lat w ziemi Pana Jezusa, tam gdzie On objawił swoje miłosierdzie. I tak będzie i u nas. Było, jest i będzie, bo walka się nie skończyła. I ciągle potrzeba nowych żołnierzy do podejmowania tej walki. Wywyższę Polskę w potędze i świętości, jeśli będzie posłuszna mojej woli. Wczoraj słyszeliśmy słowo, które powiedział Pan Jezus we mszy świętej. Nie myślcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Pan Jezus nie powiedział, że przyszedł przynieść wojnę, ale przyszedł przynieść miecz, aby wojny nie było. To nie On zapewni nam pokój, ale daje nam miecz do zapewnienia pokoju. A jaki to miecz? Gdzie on jest? Święty Paweł pisze: żywe jest Słowo Boże i skuteczne, ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Wiemy, czym jest miecz. Nie tylko taki dwustronny, ale i dwustronny dwustronnie. Jak jest potężną bronią. Ale Słowo Boże jest jeszcze potężniejsze. Dlatego dalej nam święty Paweł napisze, że wszelko słowo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania i przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości. I ten właśnie miecz Bożego Słowa przyniósł nam Pan Jezus, byśmy dali ziemi pokój. Dlatego żyjemy tym Słowem, rozważamy i szukamy, co ono nam wskazuje. Ostatnio usłyszałem na apelu jasnogórskim, że wspólnota to nie suma interesów. Jako chociażby tutaj jesteśmy wspólnotą. Jako naród mamy być wspólnotą. Ale wspólnota to nie suma interesów. Bo interes to każdy znajdzie gdzieś swój i gdzie indziej. I szukanie interesu nie zbuduje wspólnoty. Wspólnota to suma poświęceń, które jesteśmy gotowi ponieść dla innych. Tak, jak jest w tej modlitwie.
Wspólnota to suma wyrzeczeń dla drugiego człowieka, dla innych, dla ojczyzny, dla języka, dla rodziny. Dlatego prosimy Boga, aby nauczył nas wyrzekać samych siebie dla ojczyzny, Kościoła i drugiego człowieka. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Bóg ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas wierzył i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jako znamia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał w imię i chwałę, który mówił przez prorok. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół i jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych w pełni ufności w Boże miłosierdzie i Bożą hojność zanieśmy teraz nasze pokorne prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane oraz wszystkich ludzi Kościoła, aby wierni natchnieniom Ducha Świętego odważnie głosili dobrą nowinę całemu światu. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących z powodu wojny, prześladowań, kataklizmów, chorób i samotności, za poszkodowanych w wyniku powodzi. Niechaj wśród bolesnych doświadczeń doświadczają także mocy Bożej miłości i pomocy bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby stawała się dla nas wszystkich miejscem odkrywania Bożej mocy i miłości. Niech Pani Jasnogórska, Matka i Królowa Polski, ogarnie cały naród polski macierzyńskim sercem. Doda mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, aby ludzie nie doświadczali agresji i mogli żyć spokojnie w swoich domach, żeby ugaszone zostały wszystkie wojny i konflikty, a sprawujące władzę służyli powierzonym im narodom w duchu prawdy i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, za polityków oraz wszystkich, którzy sprawują jakąkolwiek władzę i stanowią prawa, aby uczciwie służyli bliźnim i swoje priorytety opierali na nauce Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, poległych i pomordowanych za wolność narodu polskiego, za uczestników akcji Mitropa,
bitwy pod Kiełbaskami, żołnierzy niezłomnych, AK, win, obwodów Łuków i Radzyń Podlaskich, wszystkie ofiary działań narodowo-wyzwoleńczych. Polecajmy także miłosierdziu Bożemu zmarłego w ubiegłym roku w Paryżu, Bogusława Domaszewskiego, inicjatora obchodów rocznicy akcji Mitropa, aby dzięki śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu naszego Zbawiciela osiągnęli radość wieczną i znaleźli się w niebieskiej Ojczyźnie Królestwie Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się dla nas wszystkich uczestniczących w tej Eucharystii o łaskę wzrastania w odpowiedzialności za powierzone nam dobro doczesne i wieczne. Otwarcie się na miłosierdzie, kształtujące nasze życiowe postawy, abyśmy zawsze znajdowali czas na troskę i modlitwę o dobro wspólne, o najważniejsze sprawy wielkiej rodziny, jaką jest nasza Ojczyzna. Ciebie prosimy. W ciszy przedstawmy osobiste prośby. Ciebie prosimy. Słuchaj. Boże łaskawy, miłosierny i hojny, przyjmij nasze błaganie i udziel nam potrzebnej łaski przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem, biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Janem Pawłem II, z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, ze świętą Jadwigą, świętym Wojciechem, świętym Stanisławem i świętym Andrzejem Bobolą, patronami narodu polskiego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie miej nas na zaproszenie, ale zła królestwo. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Za chwilę udzielę błogosławieństwa, a potem będą trwać dalsze uroczystości. Niech ta wspólna modlitwa umocni w nas ducha patriotyzmu. Niech umocni w nas miłość do Boga i Kościoła. Ostatnie słowa księdza Jerzego Popiełuszki, naszego błogosławionego bohatera, którego grób odwiedziło przez te 40 lat blisko 23 miliony ludzi, a jego relikwie znajdują się w 1800 miejscach na 6 kontynentach. Jego słowa jakby testamentu, ostatnie publicznie wypowiedziane słowa na spotkaniu z ludźmi pracy w Bydgoszczy. Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, a zwłaszcza od zemsty i przemocy. Niech nam Bóg błogosławi, byśmy postawą i słowami księdza błogosławionego Jerzego żyli. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Teraz zaśpiewamy Boże coś Polskę, a ja odwiozę Najświętszy Sakrament do świątyni.
Uklęknijmy, aby uczcić Najświętszy Sakrament. Niechaj będzie pochwalony. Stój! Lewo! Front! Do nogi! Front! Kompania! Spocznij! Szanowni Państwo, na dzisiejszą uroczystość przybyła kompania reprezentacyjna Sił Powietrznych 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie pod dowództwem Kamila Wasiłek. Proszę o powstanie. Za chwilę zostanie odegrany hymn państwowy w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Dęblina pod batutą starszego chorążego sztabowego Krzysztofa Portka. Proszę o włączenie się do śpiewu. Kompania, patrzą na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz! Ziemi morskiej, no.
kompania. Baczność! Na ramię! Broń! Do nogi! Broń! Kompania! Spuścić! Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na obchodach 78. rocznicy akcji Mitropa. Patronat honorowy nad dzisiejszą uroczystością objął starosta łukowski pan Dariusz Szóstek. Patronat medialny objęło Katolickie Radio Podlasie. W imieniu Komitetu Obchodów 78. rocznicy akcji Mitropa bardzo serdecznie witam poczty sztandarowe przebyłe na dzisiejszą uroczystością z pocztem sztandarowym Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie pod dowództwem porucznika Mateusza Adamca. Witam poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Łuków i Trzebieszu. Poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Trzebieszów. Poczty sztandarowe szkół. Poczty sztandarowe NSZZ Solidarność Region Mazowsze Oddział Łuków oraz poczet sztandarowy NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Witam bardzo serdecznie przedstawiciela Parlamentu Rzeczpospolitej Polski, pana senatora Stanisława Gogacza. Witam pana Bartłomienia Bryka, reprezentującego pana Jarosława Stawiarskiego, marszałka województwa lubelskiego. Witam pana Dariusza Szóstka, starostę powiatu łukowskiego. Witam panią Bożenę Niedzielak, starostę powiatu łosickiego. Witam przedstawicieli Rady Powiatu Łukowskiego, pana Krzysztofa Głuchowskiego, pana Jacka Krzyszczaka. Witam pana sekretarza powiatu łukowskiego, pana Jerzego Siwca. Witam pana Andrzeja Chryciuka, wójta gminy Trzebieszów. Witam pana Stanisława Stefaniuka, wójta gminy Kruszlew. Witam pana Grzegorza Wawryniuka, przewodniczącego Rady Gminy Chuszlew. Witam radnych wszystkich szczebli samorządowych i sołtysów. Witam komendanta powiatowego Policji w Łukowie, pana podinspektora Leszka Bierzejskiego. Witam druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z prezesem zarządu oddziału gminnego Jackiem Krzyszczakiem i komendantem Jarosławem Modrzewskim. Witam rodziny uczestników tamtych wydarzeń, akcji Mitropa, rodzinę Tadeusza Marczuka, pseudonim Kurzawa, rodzinę Franciszka Michaluka, pseudonim Polny, rodzinę świętej pamięci Zygmunta Radzienko, pseudonim Alina, rodzinę porucznika Józefa Mateusza, pseudonim Blond. Witam kapłanów przybyłych na dzisiejszą uroczystość w osobach księdza kanonika Antoniego Przybysza, proboszcza parafii Szaniawy, księdza Józefa Sobotkę, proboszcza parafii Trzebieszów, księdza porucznika Bogumiła Lempkowskiego, uczestnika rajdu rowerowego z Siedlą. Witam pana Konstantego Strusa, i pana Jana Raniszewskiego, honorowych obywateli gminy Trzebieszów. Witam wszystkich uczestników rajdu rowerowego z Siedlec. Witam panią Jadwigę Szałańską, jedną z inicjatorów budowy pomnika. Witam
przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okrąg Warszawa Wschód. A także Koła Trzebieszów. Oraz przedstawicieli członków Koła Łuków. Witam pana Janusza Turskiego, przewodniczącego NSZ Solidarność, oddział Łuków. Witam pana Tadeusza Borkowskiego i przedstawicieli NSZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Witam panią Bożenę Chmiel oraz członków Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Jeszcze raz witam kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego i Orkiestrę Wojskową z Dęblina. Serdecznie witam przedstawicieli szkół gminy Trzebieszów i gminy Huszlew. Witam dyrektorów, kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Serdecznie witam liczną grupę uczestników rajdu motocyklowego Mitropa, motoweteranów Łuków. A także przedstawicieli Międzynarodowego Motocyklowego Stowarzyszenia Rajd Katyński. Witam przedstawicieli Stowarzyszenia Strzeleckiego Łuków. Namiot po mojej prawej stronie, można obejrzeć jednostki broni, które stowarzyszenie wystawiło. Witam przedstawicieli mediów z Katolickiego Radia Podlasie, które objęło uroczystości patronatem medialnym. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Trzebieszów, powiatu łukowskiego, łosickiego, gości z Warszawy, mieszkańców Szaniach-Matys, Szaniach-Poniat oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. We wrześniu 1946 roku oddział WiN-u porucznika Tadeusza Marczuka w pseudonim Grzawa planował odbicie z więzienia majora Aleksandra Wereszka, pseudonim Roch. Jednak UB przewiozło Rocha do Lublina. Wobec fiaska próby odbicia kolegi z konspiracji, dowódca wymyślił akcję na specjalny sowiecki pociąg, Mitropa. Pociąg ten był wyjęty całkowicie z jurysdykcji polskiej. Kojarzyła się nam Mitropa z sowiecką supremacją na terytorium państwa polskiego. Podczas postoju pociągu na dworcach żołnierze sowieccy napadali na podróżnych w celach rabunkowych. Zdarzały się gwałty, strzelano z okien do przybyłych ludzi. Formacje niepodległościowe odpowiedziały kilkakrotnie ostrzelaniem Mitropy. Kurzawa tym razem wymyślił zupełnie coś innego, akcję bez precedensu w okresie okupacji. I oto 3 października 1946 roku kilkudziesięcioosobowy oddział WiN-u zaatakował pociąg Mitropa, ale w nietypowy sposób. Zatrzymano tenże pociąg kursujący na trasie Moskwa-Warszawa-Berlin. Podczas akcji bez żadnego wystrzału rozbrojono i pozbawiono mundurów ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym 5 generałów, kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD, jadących na naradę wojskową do Warszawy. Zrealizowano perfekcyjny plan, a wyjątkowość tej brawurowej akcji polegała na humanitarnym potraktowaniu wrogów, którzy w takiej sytuacji nie mieli żadnych skrupułów i zabijali bezbronnych przeciwników, czego najlepszym przykładem była choćby zbrodnia katyńska. Akcja była widocznym symbolem oporu Polaków wobec ogólnie narzuconej im totalitarnej władzy. Sowieci mieli dostać sygnał, że naród polski nigdy nie pogodzi się z postanowieniami konwencji w Jałcie z 1945 roku. Wobec tak ogromnej kompromitacji polskie i sowieckie władze postanowiły rozprawić się definitywnie z oddziałem Kurzawy.
Do walki z partyzantami skierowano liczne zastępy KBW, MO, UB, a także NKWD z całego Podlasia. I oto w Kiełbaskach 5 października po długim pościgu okrążono siły porucznika Markczuka. Jednostki przeciwnika miały ogromną przewagę liczebną. Po krótkiej, lecz niezwykle zaciętej wymianie ognia oddziały partyzanckie Kurzawy i porucznika Franciszka Michaluka, pseudonim Polny, zostały rozbite. W walce z komunistami zginęło wielu winowców, ale także przeszło 50 żołnierzy NKWD UB, a sam porucznik Tadeusz Marczuk trafił do komunistycznej niewoli. Za swoją niezłomną postawę wobec reżimu komunistycznego był wielokrotnie przesłuchiwany i torturowany przez UB. Przetrzymywany w specjalnym więzieniu w oddziale psychiatrycznym. Zmarł w 1972 roku. A oto legenda niezłomnych na Podlasiu przetrwała okres PRL-u. O akcji w Szaniawach PRL-u naturalnie milczano. Komuniści lansowali zamach Gwardii Ludowej na kafę Mitropa w Warszawie. Ale tego typu akcji podczas okupacji było wiele. O winie było można pisać, ale tylko źle. Dopiero na fali w Solidarności wychodziły podziemne pisma i w nich przywracano prawdę o latach powojennych, między innymi o zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Dokument o bohaterskich winowcach z naszego regionu pod tytułem Tryptyk Podlaski napisał redaktor Jan Kołkowicz. Niezłomni żołnierze antysowieckiego powstania zostali zabici niejako dwa razy fizycznie przez wrogów oraz drugi symbolicznie przez rodaków, którzy uwierzyli komunistycznej propagandzie o bandach, a przecież walczyli o naszą niepodległość, tak jak dawniej w XVII wieku w powstaniu listopadowym, styczniowym i innych zrywach niepodległościowych. 8 lat temu, po 70 latach od tej zuchwałej akcji, powstał pomnik w Mitropa, na terenie którego się znajdujemy. Jest on w przestrzeni publicznej widocznym znakiem patriotyzmu i hołdem złożonym żołnierzom niezłomnym, bo jak mówił marszałek Piłsudski, zasługą ma być oddana cześć. W 78. rocznicę akcji Mitropa, dowodzonej przez porucznika Tadeusza Marczuka, pseudonim Kurzawa, po 106 latach od odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę stajemy kolejny raz przed pomnikiem upamiętniającym bohaterskich żołnierzy AK WiN, obwodów Łuków i Radzyń Podlaski, aby złożyć hołd wszystkim żołnierzom niezłomnym, którzy nie zgodzili się na podporządkowanie Polski władzy sowieckiej, a swoim męstwem przyczynili się do odrodzenia wolnej i demokratycznej Polski. Stajemy w miejscu, którego centrum stanowi krzyż, symbol naszej świętej wiary. Żołnierze niezłomni zawsze dochowali wierności krzyżowi, którzy z szacunkiem nosili na piersiach i swoim życiem dawali świadectwo wiary. Wstępując w szereg Armii Krajowej, składali przysięgę, w której wypowiadali następujące słowa. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. Obecne pokolenie, nasze pokolenie, nie może pozwolić, aby krzyż w Polsce był profanowany czy usuwany z miejsc publicznych. Jesteśmy zobowiązani, aby ustrzec naród polski przed agresywnym naporem ideologii, które z serc chcą wyrwać Boga. Jesteśmy to winni tym, których dzisiaj wspominamy. Oni niejednokrotnie ponieśli największą ofiarę ze swojego życia, abyśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. Nie możemy zaprzepaścić tego dziedzictwa, któremu na imię Polska. Przypomnę kolejny raz
ważne słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w Zakopanem 6 czerwca 1997, które są do dzisiaj bardzo aktualne. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój największy wyraz. Na sztandarach żołnierzy niezłomnych widniały słowa Bóg, honor, ojczyzna, które stanowiły dewizem ich życia. My tu obecni, oddając hołd niezłomnym, podpisujemy się pod tymi słowami. To nas zobowiązuje, aby mieć odwagę bezkompromisowo stanąć w obronie życia i rodziny opartej na tradycyjnym chrześcijańskim systemie wartości. Niech pamięć o bohaterskich żołnierzach niezłomnych będzie dla nas inspiracją do walki o ducha narodu polskiego. Cześć i chwała bohaterom wolnej, niepodległej ojczyzny. Zapraszam pana senatora Stanisława Gogacza o zabranie głosu. Szczęść Boże, dzień dobry. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować władzom gminy, panu wójtowi, panu staroście, członkom Komitetu Obchodów 78. Rocznicy Akcji Mitropa za zaproszenie mnie na dzisiejszą uroczystość, które odbywają się pod tym pomnikiem, tu w Szaniawach Poniatach. Czcigodni księża, panie, panowie, szanowni państwo, władze samorządowe, kombatanci, mieszkańcy Szaniaw, my Polacy jesteśmy tu po to, ażeby dać dowody na to, że pamiętamy o naszych narodowych bohaterach, o tych, którzy walczyli za ojczyznę, o tych, którzy oddawali życie za ojczyznę, o naszych wielkich patriotach, gotowych do każdych poświęceń i cierpień, byle tylko odzyskać Polskę, ojczyznę naszą, bo dla Polaka życie bez ojczyzny to nie jest życie. Szanowni państwo, jesteśmy tutaj po to, żeby dać dowody na to, że pamiętamy o tym, że 3 października 1946 roku oddział AK WiN pod dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka, pseudonim Kurzawa, że ten oddział zatrzymał tu w Szaniawach Poniatach specjalny pociąg wojskowo-dyplomatyczny Mitropa. Szanowni państwo, to zatrzymanie spowodowało rozbrojenie żołnierzy Armii Czerwonej, to zatrzymanie spowodowało rozbrojenie generałów Armii Czerwonej, ale także funkcjonariuszy NKWD, którzy udawali się służbowo do Warszawy. I właśnie oto dzięki żołnierzom AK WiN w roku 1946, czyli w rok po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej, poszedł w świat sygnał, jakżeż trafny, jakżeż ważny sygnał, że my Polacy, nasi ojcowie Polacy, nie chcemy być dalej zniewoleni przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, że my Polacy nie zgadzamy się na postanowienia konferencji w Jałcie i konferencji w Poczdamie. W rok po roku, po zakończeniu II wojny światowej,
Polska była w ogromnej ruinie. W ruinie ludzkiej, gospodarczej, w ruinie terytorialnej, społecznej, kulturowej. W roku 1946 Polska była okradziona przez naszych okupantów. Dla przykładu podam, jeżeli chodzi o te kradzieże, ten przykład Warszawy, że oto w Warszawie od momentu zakończenia Powstania Warszawskiego do zakończenia II wojny światowej z Warszawy Niemcy wywieźli 45 tysięcy wagonów towarowych do Niemiec, do dobytku polskiego, polskiego majątku. To były oczywiście wyposażenia szpitali, sprzęt, aparatura szpitalna, ale to było wszystko, co tylko dało się wziąć. Dlatego w takim kontekście politycznym zorganizowanie akcji Mitropa to świadczyło o ogromnym patriotyzmie, o wielkim wyzwaniu, o wielkiej sile, o wielkiej determinacji tych, którzy tę akcję przeprowadzili, żołnierzy AK WiN. W roku 1946 zatrzymać specjalny pociąg wojskowo-dyplomatyczny Mitropa, kursujący na trasie Moskwa, Warszawa, Berlin. To tak jakby zatrzymać funkcjonowanie całego państwa, szczególnego państwa, państwa wyjątkowego, bo państwa, które się wsławiło wielkimi mordami. To było zatrzymanie takiego państwa jak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dlatego, że w tym pociągu nie podróżowały osoby prywatne. To byli najwyżsi urzędnicy państwowi. To były osoby, które podejmowały najważniejsze decyzje państwowe. Oni jechali na mającą się odbyć w Warszawie naradę wojskową. Naradę wojskową w ramach oczywiście Układu Warszawskiego. I to uderzenie przez akcję Mitropa to było bardzo bolesne uderzenie dla Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Oczywiście w sensie technicznym, a nawet w sensie militarnym pociąg na powrót można w miarę szybko uruchomić. Ale tego autorytetu, tego wizerunku, tej wiarygodności, jakie stracił Związek Radziecki w wyniku przeprowadzenia akcji Mitropa, tego się nie da odbudować w ciągu roku. Tego się czasami przez dziesiątki lat nie da odbudować. Szanowni Państwo, akcja Mitropa to nie było tylko rozbrojenie. Akcja Mitropa to było stłumienie tej pychy Związku Radzieckiego. To było pokazanie naszego bólu za te mordy, za te gwałty, za te katownie ubeckie. Szanowni Państwo, ale akcja Mitropa to było przede wszystkim to, co spięło drugą Rzeczpospolitą z trzecią Rzeczpospolitą ponad okresem PRL-u. Mianowicie akcja Mitropa pokazała, że można pokonać Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, jeżeli robi się to umiejętnie, tak jak to zrobili żołnierze AK i WiN. Na tym przykładzie akcji Mitropa Polacy przez cały okres PRL-u dopominali się wolności, występowali, buntowali się, organizowali strajki, organizowali sprzeciw wobec władz komunistycznych, wobec władz PRL-u. I to wszystko, co zapoczątkowała akcja Mitropa, doprowadziło do tego, że powstała Solidarność, naród polski się zorganizował w ramach tego wielkiego ruchu i odzyskaliśmy Polskę, odzyskaliśmy wolność. Tak jak bez rozlewu krwi została przeprowadzona akcja Mitropa, tak samo bez przeprowadzania działań wojennych Polska odzyskała wolność. Szanowni Państwo, mamy wolność, niepodległość, suwerenność, dlatego że stoimy na fundamencie tej triady najważniejszych wartości, na których się opieramy. Bóg, honor, ojczyzna. I jeżeli będziemy dalej się opierali na fundamencie tej triady wartości, to w przyszłości również wolność, również niepodległość, również suwerenność będziemy posiadali. Cześć pamięci żołnierzom AK WiN, którzy przeprowadzili operację akcji Mitropa. Cześć pamięci bohaterom. Dziękuję panu senatorowi za zabranie głosu. Zapraszam teraz pana Dariusza Szóstka, starostę powiatu łukowskiego.
Czcigodni księża, panie senatorze, koleżanki, koledzy samorządowcy, szanowni mieszkańcy Szaniaw, szanowni goście poczty sztandarowe. Serdecznie dziękuję, że mam zaszczyt uczestniczenia w tej kolejnej uroczystości upamiętniającej tę sławetną akcję. Akcję, o której już i pan prowadzący Andrzej Nużyński wspomniał i przypomniał jeszcze pan senator Stanisław Gogacz. Natomiast ja chciałbym się odnieść do kilku kwestii, które dzisiaj już padły. Dużo mówiliśmy dzisiaj o Bogu, o honorze, o ojczyźnie, o krzyżach, o znakach naszej wiary. Chciałbym powiedzieć, że na budynkach należących do starostwa powiatowego, w budynkach, w pomieszczeniach krzyże wiszą i one tam pozostaną. W Łukowskim szpitalu, który jest bardzo dużym szpitalem powiatowym, jest kaplica blisko wejścia, tak żeby każdy mógł się pomodlić, każdy, nie tylko chory, ale i odwiedzający, i ta kaplica tam pozostanie. Ci, którzy brali udział w akcji Mitropa, oni walczyli nie tylko o wolną Polskę, ale walczyli o to, żeby Polacy przede wszystkim wolnymi ludźmi byli. I drodzy Państwo, my teraz musimy strzec tych wartości, o których oni walczyli. Nie możemy pozwolić na łamanie prawa przez pseudoznawców prawa, przez tych, którzy mówią, że prawo będzie takie, jakie to my, czyli oni, rozumieją. Na to pozwolić nie możemy. Drodzy Państwo, dzisiaj by się przydała taka kolejna akcja Mitropa, żeby właśnie tych, którzy prawo łamią, wyprowadzić z budynków publicznych. Szanowni Państwo, serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za to, że jesteście, że uczestniczycie, że swoją postawą zaświadczacie o Waszym patriotyzmie. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję panu staroście za słowo. Bardzo proszę Państwa o powstanie. Za chwilę oddamy hołd bohaterom tamtych wydarzeń. O odczytanie apelu pamięci proszę pana podporucznika Mateusza Pioru. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy gminy Trzebieszów, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem upamiętniającym bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej, wolność i niezawisłość obwodu Łuków i Radzyń Podlaskich, aby w 78. rocznicę akcji Mitropa, dowodzonej przez porucznika Tadeusza Marczuka pseudonim Kurzawa, złożyć hołd niezłomnym żołnierzom podziemia niepodległościowego, którzy sprzeciwili się komunistycznemu zniewoleniu ojczyzny. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich rodaków, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Do was wołam, córki i synowie narodu polskiego, którzy w godzinie próby nie zawiedliście i udowodniliście światu, że Polski jesteście warci. Z honorem spełniliście swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoją krew i życie. Stańcie do apelu. Wzywam was, żołnierze niezłomni, którzy dochowaliście wierności przysiędze złożonej w obliczu Boga Wszechmogącego i Maryi, ślubując stać nieugięcie na straży honoru Rzeczpospolitej Polskiej i walczyć o wyzwolenie ojczyzny ze wszystkich sił do ostatniej chwili życia. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom!
Wzywam was, wiernych dewizie Bóg, honor, ojczyzna. Poświęciliście własną godność, cześć i dobre imię oraz swoje życie i najbliższych, wierząc, że ta ofiara nie pójdzie na marne i przyniesie upragnioną niepodległość. Stańcie do apelu. Po bohateru! Wzywam zamordowanych żołnierzy niezłomnych, organizatorów i przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kontynuatorów idei Polskiego Państwa Podziemnego. Przywołuję członków czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pełniących w Polskim Państwie Podziemnym funkcje dowódcze, rozstrzelanych 1 marca 1951 roku. Podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, Pługa, prezesa zarządu. Majora Adama Lazarowicza, Klamrę, zastępcę prezesa zarządu. Majora Mieczysława Kawalca, Izę, kierownika Wydziału Informacji i Propagandy. Kapitana Józefa Batorego, Argusa, szefa łączności zewnętrznej. Porucznika Karola Chmiela, Groma, doradcę politycznego prezesa, żołnierza batalionów chłopskich. Porucznika Józefa Rzepkę, Znicza, członka zarządu. Stańcie do apelu. Zginęli śmiercią blizn! Wołam dowódców i żołnierzy z oddziałów podziemia antykomunistycznego obwodu Łuków i Radzeń Podlaski. Kapitana Stefana Lemieszka, pseudonim Narbut i Alf, komendanta obwodu Łuków, Wolność i Niezawisłość. Kapitana Wacława Rejmaka, pseudonim Ostoja, komendanta obwodu Armii Krajowej Łuków. Porucznika Tadeusza Marczuka, pseudonim Kurzawa, dowódcę akcji Mitropa. Porucznika Franciszka Michaluka, pseudonim Polny, z Tłuszca. Porucznika Jerzego Wadasa, pseudonim Kwiek, z Szaniaw Matys, zamordowanego 5 października 1948 roku na zamku w Lublinie. Chorążego Antoniego Dołęgę, pseudonim Znicz i Kulawy Antoś, dowódcę oddziału Wolność i Niezawisłość, najdłużej ukrywającego się żołnierza niezłomnego. Sierżanta Stanisława Miszczuka, pseudonim Kłos, z Rogoznewski. Romana Dawickiego, pseudonim Ląd, dowódcę oddziału Wolność i Niezawisłość. Wzywam ciebie, Julianie Woch, pseudonim Biały, który zlikwidowałeś mordercę księdza Lucjana Niedzielaka. Stańcie do apelu. Przywołuję wszystkich żołnierzy poległych w nierównej walce stoczonej z siłami NKWD, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej pod Kiełbaskami w dniu 5 października 1946 roku. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wołam najdzielniejszych żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i innych formacji antykomunistycznego podziemia, a wśród nich rotmistrza Witolda Pileckiego, Danutę Siedzikównę, pseudonim Inka, zamordowanych przez komunistycznych oprawców. Przywołuję sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, który poległ w nierównej walce z siłami Urzędu Bezpieczeństwa i zmechanizowanych obwodów Milicji Obywatelskiej w 1963 roku na Lubelszczyźnie. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterskich księży, kapelanów podziemia antykomunistycznego, sprawujących opiekę duszpasterską nad oddziałami partyzanckimi i broniących ofiarnie ducha narodu polskiego, prześladowanych i zamordowanych za krzyż i wiarę. Ciebie wołam, księże Lucjanie Niedzielaku, pseudonim Głuk, kapelanie Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zamordowany 5 lutego 1947 roku w Polskowoli przez funkcjonariuszy z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Przywołuję znanych i nieznanych bohaterów Polski walczącej oraz powojennego podziemia niepodległościowego poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran, zamordowanych i zaginionych w długiej i trudnej drodze wiodącej ku wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Z
Cześć i pędź! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pędź! Do was się zwracam, potomni. Nie zapomnijcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej. Niech ich postacie i bohaterskie czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego oraz naszej świadomości, będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i pędź! Salwa honorowa. Baczność! Na ramię! Broń! Do nogi! Broń! Kompania z Polski! Do salwy honorowej trzeba ładu! Salwa! Kompania Spolszy! Kompania Baczność! Na ramię! Broń! Prezentuj! Broń! Na prawo! Patrz! Baczność! Na ramię! Broń! Do nogi! Broń! Kompania Spolszy! Za chwilę nastąpi złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem bohaterów dzisiejszej uroczystości. Kompania Baczność! Na ramię! Broń!
Niklarzy z niewola, bronią ich chłopcy od parasola. Oznaczy krysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i wyrzeczaj słuch, kresuj młody duch, pracują za tłum. Czuwaj wiaro i wyrzeczaj słuch, kresuj młody duch jak stal. Chłopaczek chce być radny, sanitariuszki, morowe panny. Gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, dać ci buziaka, ej. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch, pracują za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch jak stal. Żyje wiara, śpiewa, szkody się złoszczą, krew i zalewa. Poczęstwo sobów się i mają, co chwilę szafę nam posuwają, ej. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresu młody duch, pracują za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresu młody duch jak stal. Każdym razem dostają baty i wtedy się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila, ej. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresu młody duch, pracują za kół. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresu młody duch jak stal. Znasz od morza wiatr i ton szopę morskich dół. Który prawdziwy świat jest cały tu nad Wisłą. Tu masz cały rok i potrzebnie nad miast. Ponowne strony, mój własny kraj. To piękny kraj o każdej porze roku. Poczyna jak słoneczny pokój. Nie tylko w maju wiera w uśmiech twarze. Nie bójmy się rozsądnych marzeń. Yeah.
rozsądnych warunków. Dziękuję młodzieży za występ. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejsze uroczystości. Za tydzień będę. Thank you.